Narysowałem tu dowolny trójkąt. Narysowałem też jego trzy środkowe: środkową EB, środkową FC i środkową AD. I wiemy, że punkt, w którym trzy środkowe się przecinają, czyli punkt G, nazywa się środkiem ciężkości trójkąta. W tym filmie chciałbym udowodnić, że środek ciężkości trójkąta leży dokładnie w 2 trzecich długości środkowej, albo inaczej mówiąc, możemy wziąć dowolną z tych środkowych, na przykład środkową EB, i udowodnić, że EG równe jest 2 razy GB. Jakakolwiek to jest odległość, jest dwa razy większa niż ta odległość, albo jeszcze inaczej, EG równe jest 2 trzecie EB. Sposób, w jaki to udowodnimy, można zastosować do każdej z trzech środkowych. I dla każdej z nich można w ten sam sposób udowodnić, że środek ciężkości leży dokładnie w 2 trzecich długości środkowej. Albo, że dzieli środkową na dwa odcinki, z których jeden jest dwa razy dłuższy od drugiego. Żeby to udowodnić, skoncentrujmy się na trójkącie ABE. Środkową EB narysujemy jeszcze raz, jako podstawę trójkąta ABE. Użyjemy tych samych kolorów. Będzie lepiej widać, że to ten sam trójkąt. Dwa boki w kolorze żółtym. Środek ciężkości trójkąta ACE leży tutaj. To jest punkt G i odcinek fioletowy od G do wierzchołka A. I niebieski odcinek pomiędzy G i F. Tutaj E, tutaj B, tutaj A i tutaj F. I te same oznaczenia długości odcinków, tutaj pojedyncza kreska, tutaj podwójna, i tu też, tak jak te dwa odcinki. I cały dowód tego, że EG jest dwa razy dłuższe niż GB, oprzemy na informacji, którą udowodniliśmy parę filmów temu. Że środkowe dzielą cały trójkąt na sześć mniejszych trójkątów, które mają takie samo pole powierzchni. Czyli każdy z tych trzech mniejszych trójkątów również ma takie samo pole powierzchni. Te 3 to część wszystkich sześciu w całym tym trójkącie. Te trzy mają równe pola. Najpierw trójkąt AGB to ten sam, co tutaj, AGB. Porównajmy go do trójkąta EAG. Tutaj też EAG. Obydwa te trójkąty mają dokładnie taką samą wysokość. Jeżeli na prostej EB leżą podstawy tych trójkątów, pomarańczowy trójkąt ma podstawę GB, niebieski trójkąt ma podstawę EG, no i na pewno mają taką samą wysokość, możemy ją tutaj narysować. Kolejna rzecz, jaką wiemy, to to, że niebieski trójkąt EAG ma dwa razy większe pole powierzchni niż pomarańczowy trójkąt. Skąd to wiemy? Bo EAG składa się z dwóch małych trójkątów, których pola są równe i równe polu powierzchni pomarańczowego. Jeżeli pole powierzchni pomarańczowego oznaczymy jako x, to tutaj też jest x i tu też jest x. Albo możemy pole całej niebieskiej powierzchni oznaczyć jako 2x. Wiemy też, że pole powierzchni tego podwójnego niebieskiego trójkąta wynosi 1, 2 razy podstawa, razy wysokość. 1, druga. Razy podstawa, czyli e g, razy wysokość żółte H równa się 2X. Podstawowy wzór na pole powierzchni trójkąta. Jedna druga razy podstawa, razy wysokość. To jego pole powierzchni. Zapiszmy taki sam wzór dla trójkąta pomarańczowego. Jedna druga razy GB razy żółta wysokość równa się X. I możemy podstawić. Jeżeli to jest równe X to możemy tutaj wstawić całe to wyrażenie, tutaj zamiast x. I tak zróbmy 1 druga razy EG razy H równa się 2 razy X, ale zamiast X wstawimy to wyrażenie, czyli 2 razy 1 druga razy GB, czyli ta długość podstawa pomarańczowego trójkąta razy H. Możemy to uprościć 2 razy 1 druga to będzie 1. Obydwie strony możemy podzielić przez H i zostaje 1 druga EG równa się GB. Jedna druga EG równa się GB. No i tyle. To równanie mówi nam, że GB to połowa EG. GB to połowa EG. Czyli na przykład jeżeli EG równa się 2, to GB równa się 1. Jeżeli EG równa się 4, to GB równa się 2. I to było do udowodnienia, chociaż jeżeli chcemy otrzymać dokładnie takie równanie, to właściwie powinniśmy jeszcze pomnożyć obydwie strony tego równania razy 2: lewa strona razy 2 i otrzymamy EG, prawa strona razy 2 i otrzymamy 2GB. Czyli udowodniliśmy, że EG jest dwukrotnie dłuższe niż GB. Taki sam dowód możemy zastosować do każdej z trzech środkowych i zawsze wynikiem będzie dwa razy większa odległość środka ciężkości od wierzchołka niż od środka przeciwległego boku.